Hej, witajcie na trzecim odcinku na kanale Math Magics. I tak jak obiecałem w poprzednim odcinku, gdy opowiadałem wam o ruletce, dzisiaj opowiem wam o prawdopodobieństwie, a konkretniej o historii prawdopodobieństwa. Tak właśnie wszystkie gałęzie matematyki miały jakąś swoją historię, jakoś powstały, jakoś zostały stworzone i tak jest również z prawdopodobieństwem. No i nie trudno się tutaj domyślać, że pierwszym pytaniem, które poprosiło matematyków o prawdopodobieństwo, było pytanie związane z hazardem. Ludzie grali w kości, również inne gry hazardowe, no i w końcu ktoś poszedł po rozum do głowy i stwierdził, ok, jakby tutaj wprowadzić matematykę, żeby nie emocje decydowały, ale właśnie matematyka. Pytanie oryginalne, posłuchajcie tego, to jest ciekawa bardzo historia, nie spodziewacie się tego zapewne. Pierwsze pytanie, które powstało odnośnie prawdopodobieństwa, było w 1494 roku. Była taka gra w bala, jeżeli dobrze zrozumiałem, chodziło o to, że ludzie grają w kości, rzucają kostkami, jedną kostką właściwie, do 60 punktów i jeżeli zgadniesz, co będzie na kości, dostajesz 10. Czyli, no właściwie można powiedzieć, że się gra do 6 zgadnień, do 6 punktów już to tak możemy uprościć. No i powstało takie zagadnienie. Dajmy na to, Andrzej i Barty grają w grę i Andrzej ma 5 punktów, a Bartek ma 2 punkty. Czyli Andrzej zgadł, co będzie na kościach 5 razy, a Bartek 2 razy. I grają, pamiętajcie, do 6 punktów, czyli Andrzej już jest bardzo blisko, a Bartek trochę dalej. Ale Bartek również ma jakieś jeszcze szanse oczywiście zwycięstwa. Pytanie jest teraz takie. Jeżeli oboje powiedzą, słuchaj, nie chcemy grać, zgadzą się, że już w tym momencie przestają grać, w jaki sposób powinni podzielić pulę? Jest jakaś pula, dajmy na to 100 dolarów. Dukatów, nie wiem, czym wtedy operowali. To chyba we Włoszech, no we Włoszech to miało miejsce, więc jakaś tam pewnie była waluta. I pytanie, w jaki sposób podzielić tą pulę? Andrzej oczywiście wydaje się, że powinien dostać więcej, bo jest bliżej wygranej. Bartusz znacznie dalej, ale jeszcze może mieć fajną serię zgadnięć i zgadnąć całą pulę. Także Bartoszowi też się coś należy i dajmy na to, że oboje chcą to podzielić. I to pytanie powstało nierozwiązane przez 150 lat. Pomyślcie, no w jaki sposób byście to rozwiązali. To nie jest takie proste, ale co jest bardzo ciekawe, to jest to, że odpowiadając na to pytanie, ile Andrzej powinien zgarnąć, a ile Bartosz z tej puli, jest tym samym pytaniem, co pytanie, jakie prawdopodobieństwo Andrzej ma wygrania. Rozumiecie? Najpierw powstało pytanie, jak podzielić pulę, a później stwierdzono, że o, to jest jego prawdopodobieństwo wygrana w ten sposób. Więc do tego jeszcze może później dojdziemy. Na razie popowiem wam resztę historii. Otóż przez ten czas obecni matematycy XVI wieku próbowali zaatakować ten problem. Był to właśnie m.in. Łukasz Paciola, Tartaglia, Forestani, Giordano Cardano. O właśnie, musiałem powiedzieć o tym kolesiu. Giordano Cardano, włoski taki gambler, czyli hazardzista, który właściwie napisał, nie wiem czy nie pierwszą książkę, nie fundamentalną, ale już książkę o grach, które są o grach hazardowych, prawda? I też również jak w nich oszukiwać. Książka nazywała się Libe de Ludo Aley, książka z prawdopodobieństwem, gdzie Cardano definiuje tak zwane odds. O, pamiętajcie, na kanale Math Magics uczymy się również angielskiego, gdyż nadaję do was przecież w Las Vegas, gdzie uczę po angielsku, więc będę takie słówka wstawiał i dzięki temu się też będziemy uczyć takich słówek. Odds to jest po polsku szanse, nie przez M, tylko szanse jako liczba mnoga jednej szansy. I odds to nie jest dokładnie samo co prawdopodobieństwo, ale pewnie poruszę to w przyszłości, dokładnie wyjaśnię, o co chodzi. Na razie wracamy do
Cardano. Cardano był również astrologiem, chciał przewidywać przyszłość, nie tylko gry w kości, ale również przewidywać, co się stanie w przyszłości. Między innymi chciał przewidzieć swoją własną śmierć, którego dnia on umrze. I wszystko wskazywało na to, że umrze tego i tego dnia. Gdy ten dzień przyszedł i Cardano był nadal żywy, wtedy popełnił samobójstwo, no i oczywiście miał rację, zginął tego dnia, co przewidział. No niestety nie wolno się kłócić z matematykami, bo no, albo będziecie w błędzie, albo możecie co najwyżej zremisować z matematykiem, a zremisujecie wtedy, kiedy się z nim zgodzicie, prawda? Dlatego matematyka ma taką przewagę nad właściwie każdą inną dziedziną. No, dobra, mniejsza o to. Nikt nie rozwiązuje tego zadania, aż w końcu trafia ona do Błażeja Pascala i do Piotra Fermata, dwóch wspaniałych francuskich matematyków XVII wieku. Ja te listy przeczytałem, ja te listy zrozumiałem, tu są one wydrukowane, na pewno będzie link w opisie, jeżeli będziecie chcieli je przeczytać. No ale po co, ja będę tutaj je przedstawiał dzisiaj oraz w kolejnych, zdaje się, dwóch odcinkach, bo to jest jednak trochę poważniejszy temat i może potrzeba jeszcze kilku odcinków. Pierwszy list, ten od Pascala do Fermata, się nie zachował niestety, ale już odpowiedź Fermata tak. I właśnie o tym liście będzie kolejny, reszta tego odcinka. To jest właściwie tylko tyle. I Fermat opowiada w ten sposób. Na razie ten trudniejszy problem gry w bala jest rozparcelowany na takie trochę łatwiejsze. I dajmy na to, gra polega w ten sposób. Przychodzi Fermat i mówi, słuchaj, jeżeli ja zgadnę, co będzie, na przykład, ok, wyrzucę piątkę, wtedy ja ściągam całą pulę, ok, pula, dajmy na to 100%, o, czyli jeden, po prostu później to można łatwo mnożyć. To jest jakaś tam nowa pula. Jeżeli ja zgadnę, co trafi się, to ściągam całą pulę. I teraz pytanie jest takie. Słuchaj, panie kolego, zrezygnuj z pierwszej gry. Nie gramy, rezygnujemy od teraz. Ile powinienem ci wypłacić z tej puli? No i odpowiedź na to pytanie akurat jest o wiele prostsza. Może to rozpiszę tutaj. Zrezygnuj z rzutu numer N, czyli zrezygnuj z rzutu numer 1 na razie na początku, a ja ci wypłacę. Ile? Jak myślicie? Nie jest to żadne zaskoczenie. 1/6 z całej puli, czyli 1/6, około 17%. I wtedy pula, która była 1, zostanie nagle 1 - 1/6, czyli 6/6 - 1/6, czyli 5/6 zostanie w puli. Także przypominam, pytanie nie było, jakie prawdopodobieństwo tego, że wyrzucę piątkę, tylko pytanie jest takie, ile powinienem ci wypłacić z puli, jeżeli zgodzimy się nie grać. Odpowiedź jest 1/6, bo prawdopodobieństwo jest 1/6. Tak, w ten sposób powstawało właśnie pytanie prawdopodobieństwa. I teraz dajmy na to, że zgodziliśmy się na to. Ok, wypłaciłem ci 1/6. Teraz przychodzi drugi rzut. Rzut numer 2. Ile ci wypłacę z puli? Odpowiedź. Fermat odpowiada Pascalowi w ten sposób. Powinieneś wypłacić 1/6 z pozostałości tego, co zostało jeszcze w puli. Czyli 1/6 z 5/6, czyli 5/36. Czyli znowu prawdopodobieństwo, czyli ta wypłata z pozostałości jest 1/6. Ile zostało w puli? Policzmy szybko. 5/6 - 5/36. Oczywiście potrzebujemy taki sam wspólny mianownik, czyli razy 6. W takim razie mamy 30 - 5/36, czyli 25/36. Ok? No dobra. I tak dalej, i tak dalej. Fermat pisze dalej, bo to tam do 4 aż doszli. Teraz może przyspieszę trochę. Jeżeli zgodzę się nie grać trzeci raz, wtedy 1/6 z pozostałości, czyli z 25/36, to jest 25/216, czyli pozostałość zostaje 205, tutaj jest, może taką krechę zrobię,
25/36 minus 25/216, czyli pomnożyć tutaj trzeba razy 6, razy 6. Tego już, a to jeszcze potrafię chyba. 6 razy 25 jest 125 minus 25, wspólny mianownik 216, czyli, czekaj, 6 razy 25 jest 150, ups, 150 minus 25 jest 125, dzielone na 216. OK. I robię to jeszcze raz, więc czwarty raz, numer 4, czyli wypłacę Ci z puli, słuchaj, nie graj czwarty raz, ja Ci wypłacę 1/6 z pozostałości, czyli ze 125 216, czyli to jest 125, 6 razy 216, no tego już nie potrafię zrobić w pamięci, 216 razy 6, 1296, ok, no i dobra, to już nam nieważne, tu się może zatrzymajmy. Bo jak na razie Fermat się zgadza z Pascalem. Ale dalsza część listu już dochodzi do małego konfliktu. Ponieważ, no, czytamy w ten sposób. Pascal myśli sobie tak. Co by było, gdyby Andrzej by zagrał pierwszy rzut i nie wygrał? OK? I nie wygrał. Nikt nie wygrywa. Dobra? Zagra drugi rzut. Też nie wygrał. Nikt nie wygrywa. Trzeci rzut też nie wygrywa. I teraz, uwaga, uwaga, ktoś do niego przychodzi i mówi, słuchaj, nie graj czwartego rzutu. Wiem, że do tej pory nic nie wygrałeś, ale słuchaj, nie graj czwartego rzutu. Ja Ci wypłacę z puli ile? I Pascal, mimo iż pierwszy list się nie zachował, jak mówiłem, stwierdza, że... Możemy wnioskować, że stwierdza, że Andrzej powinien otrzymać 125 196 z puli. A Fermat odpisuje mu mniej więcej w ten sposób. Według mojej teorii to nieprawda. W tym wypadku pierwsze trzy rzuty nic nie dały rzucającemu. A więc suma w puli jest nietknięta. Dokładnie tak. I rzucający, który zgadza się nie zagrać czwartego rzutu, powinien zebrać, uwaga, uwaga, werble, 1/6 z puli, 1/6. Te poprzednie rzuty nie miały żadnego znaczenia. To jest bardzo ważne rozróżnienie w prawdopodobieństwie, którego do tej pory mnóstwo ludzi nie łapią. A później wytłumaczę, w jaki sposób wiem to, w jaki sposób mogę to udowodnić, ale to jest rozróżnienie, słuchaj, poprzednie rzuty nie miały żadnego znaczenia, nadal wisisz mu 1/6, ponieważ prawdopodobieństwo nie ma pamięci. Nie ma pamięci, jest mimo wszystko zawsze 1/6 z puli. 1/6 z puli, oczywiście oni wtedy jeszcze nie myśleli o prawdopodobieństwie, mówię to już chyba po raz trzeci, oni myśleli tylko o wypłatach z puli, ale to jest, później się okazuje, jest to oczywiście dokładnie to samo. Także jeżeli tutaj się odhacza czwarty, nie gramy czwartego rzutu, wypłacamy 1/6, i teraz pytanie jest takie, dajmy na to, nie gramy piątego rzutu. Przepraszam, wróć. Dajmy na to, że jednak zagrał ten czwarty raz, znowu nie wygrał. Ile powinien dostać pieniędzy, jeżeli się zgodzi nie grać piątego rzutu? Odpowiedź jest 1/6. Znowu 1/6. Dajmy na to, zagrał ten piąty raz. Nie wygrał. OK. Szósty raz chce zagrać. Ktoś mu przychodzi i mówi, słuchaj, nie graj szósty raz. Dam Ci wypłatę. Ile powinien Ci wypłacić? Znowu 1/6, ponieważ pula jest nietknięta, a prawdopodobieństwo nie pamięta, co się stało z przeszłości. Dlatego tak właśnie odpisuje Fermat i kończy to w ten sposób, takim zdaniem, skoro cała pula jest w grze, to wynika to nie tylko z mojej teorii, ale również z tak zwanego chłopskiego rozumu, common sense, używa tutaj słówka common sense, chociaż ja to czytałem po angielsku, a to jest tłumaczone z francuskiego na angielski, później na polski, więc ciekawe, jak to tak naprawdę było przetłumaczone, ale common sense, ja to tłumaczę jako chłopski rozum, że każdy rzut ma taką samą wartość. Ostatnie zdanie, chyba najważniejsze w tej całej teorii, ostatni rzut ma taką, czy każdy rzut ma taką samą wartość, 1/6.
I tyle, to była odpowiedź Fermata, a w kolejnym odcinku opowiem wam o tym, jak Pascal zareagował na to, no bo wyobraźcie sobie, jesteście topowym matematykiem i dostajecie krytykę, dostajecie list, dostajecie maila od innego typowego matematyka, który mówi wam, że jesteście w błędzie. No i taka zniewaga, taka odpowiedź nie może zostać oczywiście nie bez odpowiedzi, właściwie to nawet nie od typowego matematyka, bo Fermat właściwie to był takim matematykiem amatorem, ale w takim sensie, że kochał matematykę, lubił to robić na boku, ale generalnie był prawnikiem i zdaje się nawet senatorem paryskim. No nic, tyle. Kochani, to był trzeci odcinek, więc wiszę wam trzy pompki. Sami pamiętacie, tyle odcinków, tyle, jak numer odcinka, tyle pompek muszę zrobić. Wszystko w szczytnym celu, potrzebuję 1000 subskrybentów, kochani. Także zapisujcie się na kanał Math Magics. No i żeby był dowód, proszę bardzo, trzy pompeczki specjalnie dla was. Obiecałem wam również zdjęcie przed i po setnym odcinku, więc kochani, zapisujcie się na kanał, oglądajcie Math Magics. Dzięki za oglądanie do samego końca. Trzymajcie się, cześć!